Tarnowski oddział Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wychodzi naprzeciw osobom ubiegającym się o prawo jazdy. Od marca w co drugi poniedziałek na egzamin zapisywać się można w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty. Jeśli chodzi o te egzaminy, to są głównie skierowane dla osób pracujących, no też dla studentów, którzy powiedzmy studiują poza Tarnowem. Oni często nawet wybierali inne ośrodki egzaminowania, bo w Tarnowie nie było takiej możliwości, żeby zdawać egzamin w sobotę. Łatwiej będzie także wynająć plac manewrowy ośrodka. Taka możliwość dostępna będzie dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu kategorii B w 3 soboty każdego miesiąca. Nowością będzie opcja wynajmowania egzaminacyjnego samochodu. To jest skierowane szczególnie do tych osób, które szkolą się na jakichś innych pojazdach w ośrodkach szkolenia kierowców. Na starszych modelach pojazdów albo w ogóle na inna marka pojazdu i to jest szczególnie dla tych ludzi. To będzie po prostu sytuacja taka, że ktoś przyjedzie, będzie musiała sobie taka osoba zapewnić instruktora i będzie mogła pojeździć naszym samochodem na naszym placu. Kierownictwo Tarnowskiego Mordu chce również zacieśnić współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców. Wszystko po to, by zdawalność egzaminów była większa. Chcemy jak najwięcej rozmawiać z ośrodkami szkolenia, czyli przekazywać im różne informacje, rozmawiać z instruktorami, z kierownikami ośrodków, żeby w którym kierunku mają szkolić te swoje osoby, żeby też te osoby przychodziły jak najbardziej przygotowane na ten egzamin. W roku ubiegłym zdawalność egzaminów kategorii B w Tarnowskim Oddziale Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wynosiła 32,5%. W przypadku osób, które egzamin zdały za pierwszym podejściem, było to ponad 40%. Prawie 70% szkół zadeklarowało udział w strajku nauczycieli. Takie dane otrzymał Tarnowski Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego. Oznacza to, że na 65 działających w mieście placówek, w 42 z nich kadra pedagogiczna będzie strajkować. Za to w pozostałych 23 szkołach nauczycielski strajk poparło mniej niż 50% zatrudnionych. W poniedziałek o godzinie 8 wszyscy ci, którzy powiedzieli w referendum tak, powinni zgłosić się w szkole, wpisać się na listę. Lista wędruje do dyrektora. Dyrektor natomiast zapewnia bezpieczeństwo dzieci przez nauczycieli, którzy nie podjęli strajku. I oni są oddelegowani właśnie do prac takich, powiedziałbym, zabezpieczających. Przypomnijmy, że strajkujący nauczyciele żądają 1000 zł brutto podwyżki. Już wiadomo, że w trakcie trwania strajku w tarnowskich szkołach dzieci będą mieć zapewnioną opiekę. Inaczej może zdarzyć się w przedszkolach. Tam zajęcia mogą zostać całkowicie odwołane. W związku z planowanym protestem z przedstawicielami Tarnowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkał się prezydent Roman Ciepiela. Głównym tematem rozmów były problemy tarnowskiej oświaty oraz właśnie planowany strajk. Mamy też pewną taką malutką satysfakcję z tego, że od tamtym tygodniu i w tym tygodniu również już otrzymałem kilkanaście telefonów od rodziców, którzy nas popierali, co jest w tym momencie niesamowicie bardzo, bardzo ważną rzeczą dla nas, taki głos wspierający. Oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że dzieci ich przeżywają pewien stres, ale znowu aż nie tak do końca. Więcej chyba denerwują się rodzice niż uczniowie, ale taki głos również świadczy o tym, że po prostu jest potrzeba, aby nauczyciele troszkę więcej zarabiali. Nauczyciele muszą liczyć się z tym, że za nieprzepracowane godziny w trakcie trwania strajku ich wypłata zostanie pomniejszona. Również o tym Związek Nauczycielstwa Polskiego rozmawiał z prezydentem Ciepielą, który z kolei obiecał, że urzędnicy sprawdzą, czy jest możliwość wyrównania pensji strajkującej kadrze pedagogicznej. Poseł Michał Wojtkiewicz został honorowym obywatelem gminy Zakliczyn. Podczas ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali o przyznaniu tego zaszczytnego tytułu. Poseł Wojtkiewicz jest już 13. zasłużoną osobą dla miasta i gminy Zakliczyn, która otrzymała to wyróżnienie. Muszę powiedzieć, że z nieukrywanym wzruszeniem to przyjąłem i przyjmuję to dalej. No jeszcze większe jest to zobowiązanie. Przede mną było 13 wspaniałych ludzi. Dołączyłem do tego grona. Muszę powiedzieć, że wspominam wszystkich po kolei, od pierwszego świętego Jana Pawła, naszego papieża, poprzez pana Kormana również, poprzez pana Pendereckiego, poprzez również Jana Górę. No, wspaniali ludzie, którzy wpisali się naprawdę złotymi związkami tutaj w ten Zakliczyn. Teraz do tego grona dołączył poseł Wojtkiewicz. Myślę, że to jest pewna kontynuacja
naszych planów, jeżeli chodzi o uhonorowanie osób, którzy wspierają nas w pracy jako lokalnego samorządu. Pan poseł Michał Wojtkiewicz jest osobą, która jest na terenie naszej gminy chyba najbardziej rozpoznawalna, jeżeli chodzi o parlamentarzystów. Nie tylko ma tu swoje biuro poselskie, ale faktycznie, aktywnie wspiera wszystkie nasze działania. Od czasu, kiedy był starostą tarnowskim, a teraz właściwie od 4 kadencji posłem na Sejm RP, wspiera wszystkie działania, wszystkie inicjatywy, które właśnie odbywają się na terenie gminy Zakliczyn. Nieodzowne jest jego wsparcie, przede wszystkim jeśli chodzi o środki rządowe. Tutaj pan poseł Michał Wojtkiewicz mocno wspiera inicjatywę. Jeden ze sztandarowych programów gminy Zakliczyn to właśnie program Mieszkanie Plus w Rusławicach i w Paleśnicy. Możemy zawsze liczyć na jego pomoc, na jego dobrą radę i dobre słowo właśnie jeśli chodzi o dofinansowania ze środków rządowych. Człowiek uczciwy i prostolinijny. On potrafi powiedzieć czasami wprost to, co się inni boją powiedzieć. Mówi rzeczy czasami może niepopularne, ale prawdziwe. I to o niego bardzo cenię, że jest prawdomówny, że po prostu więcej w niego jest takiego człowieka zwykłego, aniżeli polityka. Także nie jest takim wielkim dyplomatą, żeby coś powiedział, że mówi i prawda, i coś się nie zdaje pokrycia w tej rzeczywistości. Michał to, co mówi, zawsze to jest prawda i związane jest z tym, co mówi i zawsze jest to na takim poziomie, że naprawdę słuchający go ludzie naprawdę nie przechodzą koło tego obojętnie. Michał Wojtkiewicz jest doktorem nauk technicznych i posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od 2005 roku. Wcześniej był on burmistrzem Duchowa, a następnie starostą tarnowskim. Początkiem maja do użytku ma zostać oddane Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria w Tarnowie. Końca dobiegają ostatnie prace wykończeniowe pierwszego etapu. W ramach inwestycji wybudowane zostały tarasy widokowe, budynek gastronomiczny z toaletami oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. W tym momencie, jeżeli chodzi o pierwszy etap, uzyskaliśmy już opinię Straży Pożarnej. Następnie jest opinia konieczna sanepidu. Z tymi dokumentami, te dokumenty składamy do nadzoru budowlanego i dostajemy pozwolenie na użytkowanie. Z chwilą, kiedy otrzymamy takie pozwolenie, będzie można już w bezpieczny sposób użytkować etap pierwszy. Tarnowski magistrat czeka teraz na decyzję w sprawie dofinansowania drugiego etapu prac, w ramach którego powstanie promenada dookoła obiektu oraz amfiteatr z pływającą po wodzie sceną. Wartość tego etapu jest dwukrotnie wyższa niż wykonanych dotychczas prac. Byliśmy ostatnio właśnie w Urzędzie Marszałkowskim, otrzymaliśmy taką informację, że w tym momencie jest praktycznie cała część formalna zamknięta, natomiast jest to kwestia decyzji już Urzędu Marszałkowskiego, władz urzędu, także tutaj jeżeli taka decyzja zapadnie, sądzimy, że to może zająć jeszcze około miesiąca czasu. Szacunki przynajmniej jeszcze sprzed dwóch lat, bo ta dokumentacja już wtedy powstawała na obydwa etapy, to było około 4 milionów, ponad 4 miliony złotych. Dzisiaj jest mi trudno powiedzieć, bo na pewno koszty są inwestorskie ze względu na wzrost roboczy, godziny się zmienią, ale myślę, że trzeba liczyć się, że to jest koszt około dwa razy tyle, co kosztował pierwszy etap. Szacuje się, że prace nad drugim etapem mogą potrwać od 12 do 18 miesięcy. Nadal nie rozpoczęły się prace przy wiadukcie na Alei Tarnowskich w Tarnowie i choć w zeszłym tygodniu na placu budowy pojawili się robotnicy, to prowadzone przez nich prace były tylko kosmetyczne. Jak informuje PKP PLK, opracowany został nowy projekt, który zabezpieczy miejsce przed napływem wód gruntowych. Remont ma zostać wznowiony na początku kwietnia. Warunki gruntowe w tym rejonie okazały się bardzo złożone i skomplikowane, niż wynikało to z pierwotnego rozpoznania podłoża, z badań geologicznych przeprowadzonych przed rozpoczęciem robót. Wybudowanie ścian szczelinowych nie zapewniło zakładanego zabezpieczenia przeciwwodnego. Konieczne było więc opracowanie dodatkowego rozwiązania już po ostatecznym uzgodnieniu i spełnieniu wszelkich formalności, które wynikają z tego dodatkowego zakresu. Wykonawca będzie kontynuował pracę. Budowa izolacji ma potrwać 4 miesiące. Jak usłyszeliśmy w PKP PLK, całkowity koniec prac planowany jest na drugie półrocze bieżącego roku. Tarnowski Zarząd Dróg Komunikacji, wiedząc, że dokumentacja zostanie przeprojektowana, skierował do PKP PLK pewne uwagi. Wstępne projekty zakładały prowadzenie sieci uzbrojenia pod wanną, natomiast ze względów czysto potem eksploatacyjnych nie mielibyśmy dostępu do tej sieci. Stąd też nasz monit do PKP PLK, aby te wszystkie sieci zostały usytuowane nad szczelną wanną. I w tym zakresie były prowadzone rozmowy i myślę, że osiągnęliśmy porozumienie.
Przypomnijmy, że prace na Alei Tarnowskich trwają od 2014 roku. W miejscu przejazdu kolejowo-drogowego Polskie Linie Kolejowe wybudowały wiadukt, który po oddaniu ma znacznie usprawnić komunikację na torach i na drodze. Gmina Zakliczyn dziękowała sołtysom, którzy przez ostatnie 4 lata dbali o swoje miejscowości, załatwiali potrzebne sprawy i pilnowali porządku. Duża część z nich tę funkcję pełni od wielu lat. W związku z tym, że właśnie kończy się kadencja sołtysów, zaproszono ich na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie po to, by podsumować ich dotychczasową pracę. Praca sołtysów to wielkie wyzwanie, to też wielkie zaangażowanie z ich strony i to wszystko powoduje, że właśnie sołtysi wiele spraw załatwiają właśnie na poziomie swoich miejscowości, angażują się w swoje sprawy i to pozwala też wiele zadań gminnych zrealizować w sposób płynny, w sposób bardzo szybki. Dzisiejsza sesja właśnie była okazją, aby podziękować za to wielkie zaangażowanie, za tą pomoc właśnie, którą służą mieszkańcom, jak również wspierają działania Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, władz samorządowych gminy Zakliczyn na co dzień. Wybory sołtysów, jak również do rad sołeckich w gminie Zakliczyn odbywać się będą 31 marca. Wtedy mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mogli wybrać swoich przedstawicieli, którzy zadbają o dobro lokalnej społeczności. Przede wszystkim bycie sołtysem jest tym, że można się wykazać w społecznych jakichś tam zadaniach względem własnej miejscowości, zrobienia własnych pomysłów, jak i wspierania mieszkańców w potrzebie ich jakich tam mają. Udało się dużo, bo wszystkie drogi już są poasfaltowane. Także jeszcze by się przydał jeden odcinek, który jest taki naprawdę dość, nie wiem jak to, jedynie z państwa, aby pieniądze przyszły. Będę burmistrza prosił. Tu mi się dobrze współpracuje z radnymi, z burmistrzami, czy w ogóle z całym personelem Urzędu Gminy. Sołtys jest tą pierwszą osobą kontaktu, czyli do niego mieszkańcy udają się z każdym problemem. Nie ukrywam, że jest to bardzo trudne zadanie, taka praca w terenie, bo bardzo często no właśnie te negatywne opinie czy jakieś problemy w sytuacjach kryzysowych spadają właśnie na ich barki, a oni podpowiadają też bardzo często, jak rozwiązać te problemy. Sołtysi z terenu gminy Zakliczyn podkreślali, że dla nich ważne jest przede wszystkim dbanie o lokalną społeczność, ale też mówili, że chętnie pomagają innym i angażują się w prace, które przyczyniają się do rozwoju sołectw. Młodzież z regionu Tarnowskiego prezentowała swoje wokalne umiejętności. Już po raz 24 Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie-Mościcach zorganizowało międzyszkolny przegląd piosenki angielskiej. Jubileuszowa edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Tradycja przeglądu zaczęła się już 20 lat temu. Tak jak wspomniałam, jest to jubileuszowy konkurs. Pierwszy przegląd odbył się w 1993 roku, no i trwa do dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy i cieszy się naprawdę wielką popularnością, zwłaszcza w tym roku, gdzie mamy wyjątkowo dużą liczbę uczestników. W tym roku przyjechało do nas 43 przedstawicieli różnych szkół. W konkursie wzięli udział nie tylko uczniowie z Tarnowa. Przedstawiciele są nie tylko ze szkół tarnowskich, ale również z okolicznych, z Bochni, z Brzeska, z Wojnicza. Zostali wyłonieni drogą eliminacji w eliminacjach szkolnych i jeden z uczestników, z przedstawicieli jest dzisiaj właśnie tutaj na naszym konkursie. Poziom jest bardzo wysoki, mamy naprawdę tutaj już piękne wokale, jak również wspaniała choreografia w niektórych występach, także myślę, że naprawdę bardzo wysoki poziom w tym roku. Uczestnikom towarzyszył stres, ale nie zabrakło pozytywnych emocji. Duży stres był, ale no było fajnie. Było dużo adrenaliny też. No, jestem zadowolona. Ja preferuję właśnie piosenki po angielsku. Ogólnie uwielbiam język angielski, więc też się zgłosiłam tutaj. Lubię śpiewać, więc myślę, że to jest coś dla mnie. Czuję się bardzo dobrze, ale nie miałam jakiegoś takiego stresu, że ktoś... Nie czułam tej konkurencji jakoś bardzo. Było okej. Fajnie, że przyjechaliśmy taką dużą grupą. Myślę, że się wszystkim podobało. Nauczyciele podkreślali, że takie konkursy to najlepszy sposób, aby urozmaicać lekcje w szkole i angażować uczniów do działania. Sama będąc w liceum, 12 lat temu, kiedyś tutaj śpiewałam z 5 liceum, nawet wygraliśmy też wtedy ten konkurs i po prostu pamiętałam cały czas, że ten konkurs jest. Przyszłam do pracy do tej szkoły i okazało się, że mnóstwo dzieci gra.
na wielu instrumentach, bo my przyjechaliśmy z takim dosyć nietypowym instrumentarium, bo mamy gitarę, dwie gitary, mamy perkusję, mamy trąbkę, mamy skrzypce, akordeon. Po prostu kto na czym umie grać, to ja stwierdziłam, że trzeba to wykorzystać. Dzieci bardzo to lubią i oni się świetnie przy tym bawią i to przygotowywaliśmy się bardzo niedługo, bo chyba miesiąc. Więc to jest taka dla nas naprawdę świetna zabawa. Mamy nadzieję, że nam dobrze poszło i stąd ten pomysł, żeby tu przyjechać. Nagrodami w konkursie były przede wszystkim kursy języka angielskiego. Młodzież dokładała wszelkich starań, aby swoim talentem oczarować jury. Pożar w jednym z domów w Szynwałdzie wybuchł tuż przed godziną 22. Na miejsce przybyły jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z Szynwałdu i z Krzyszowa. Po dojechaniu zastępów na miejsce szybko strażacy przystąpili do działań. Dogaszenie tlącej się podbitki oraz więźby dachowej oraz usunięcie tych nadpalonych elementów. Pożar wybuchł na poddaszu budynku mieszkalnego. Nikomu z domowników nic się nie stało. W działaniach gaśniczych brały udział 4 jednostki Straży Pożarnej. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 22 osoby. Na miejscu pracowały również służby pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego oraz policja. Działania na miejscu zdarzenia trwały niespełna 2 godziny. 2 uszkodzone samochody osobowe i 1 osoba poszkodowana. To bilans wypadku, do jakiego doszło przed godziną 9 w miejscowości Żelazówka na drodze krajowej numer 73. Gdzie kierujący pojazdem marki Opel Astra, 75-letni mężczyzna, najechał na tył poprzedzającego pojazdu, również marki Opel Astra, którym poruszał się 25-letni mieszkaniec, również powiatu dąbrowskiego. Oba pojazdy poruszały się od Dąbrowy Tarnowskiej w kierunku Tarnowa. Przyczyną najechania przez 75-latka na poprzedzający go pojazd miało być jego zasłabnięcie. Teraz o losach sprawcy zdarzenia zdecyduje sąd. Najprawdopodobniej mężczyzna leczy się na cukrzycę. Na miejsce została wezwana załoga pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu niezbędnej pomocy. Mężczyźni funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy, zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie sprawcy zdarzenia drogowego i to sąd będzie decydował, co dalej z uprawnieniami kierującego. Poszkodowany to 25-letni mężczyzna, który w wyniku zdarzenia nie odniósł żadnych obrażeń. Natomiast 75-latek trafił do dąbrowskiego szpitala. Sprawca doznał otarcia nadskórka od pasów bezpieczeństwa, które miał zapięte. Droga krajowa 73 w czasie działań służb była nieprzejezdna przez ponad godzinę. Kierowcy w tym czasie musieli uzbroić się w cierpliwość.